w takim temacie, który sobie roboczo zatytułowałem skuteczność. Chciałbym mówić dzisiaj do Was generalnie o skuteczności, bo to jest jeden z najbardziej nielubianych i pomijanych tematów w szeroko rozumianym, nazwijmy to, kościele powszechnym. A jednak jest to temat, który bardzo ściśle wiąże się z nauką apostolską. Żeby dobrze wejść w ten temat, żeby Wam dobrze przekazać to, co chcę powiedzieć, zacznę może od takiego pewnego porównania, trochę pobocznego. Ale tak, w polskim systemie prawnym, w takim dużym skrócie, żeby tu nie wchodzić w szczegóły, jakbyśmy chcieli podzielić umowy o świadczenie usług, to możemy podzielić je na takie dwie kategorie. Pierwsza umowa, pierwszy rodzaj umowy to są umowy należytej staranności. I tutaj strona zobowiązuje się, że ona dochowa należytej staranności. Ale ona nigdy nie jest rozliczana z rezultatu. Przedmiotem takiej umowy, tutaj przykład takiej umowy, to jest klasyczna umowa zlecenia. W tej umowie nie chodzi o to, że ktoś ma coś pokazać, coś ma finalnego wytworzyć, nie za to odpowiada, tylko za to, że dochował należytej staranności, że się stara. Że on bardzo usiłował, że jemu bardzo zależało. I to jest jeden rodzaj umowy. Drugi rodzaj umowy, jaki obowiązują, to są umowy rezultatu. I tutaj takim klasycznym przykładem jest jakby umowa o dzieło. Tutaj już nie obchodzi nikogo staranność. Nie ma znaczenia należyta staranność. Ty się zobowiązujesz, że wykonasz określone dzieło. Ja czasami mówię, a propos, mówiłem, jak ludzie, na przykład, nie wiem, wykańczali domy, podpisywali umowy na zlecenia na schody, ja mówię, zastanów się, czy chcesz na pewno podpisać umowę zlecenia na schody, bo jak ci fachowiec powie, że on dochował należytej staranności, możesz dostać bez schodów, tak? Tu chodzi o umowę o dzieło. Zamawiasz konkretne dzieło i tak mu wykonujesz. Robię tą dygresję, dlatego, jako takie wprowadzenie, żeby coś wam pokazać, bo w wielu kościołach dzisiaj prowadzi się ludzi i utrzymuje się ich w takiej postawie, takiej staranności. Staraj się. Staraj się. To jest najważniejsze. Abyś się starał. Jak ktoś ma problem, przychodzi do pastora, mam jakiś problem, czegoś nie sięgam, staraj się bardziej, módl się godzinę dłużej. Nieważne jak, nieważne o co chodzi. Jeden i drugi nie ma pojęcia. Staraj się bardziej. Jak się modlisz godzinę, to módl się półtorej teraz. Jak będzie półtorej, przyjdzie przełom. Ja słyszałem takie proroctwa. Módlcie się teraz dwa razy. Módlcie się, będzie się działo. A ludzie zanosili modlitwy lęku. Jedną za drugą. Modlitwy lęku, nie było grama wiary. W tym. Nie uczy się ludzi, jak skutecznie działać. To słowo skuteczny, to w ogóle mam wrażenie, że jest awersja na to. Skuteczny, o co chodzi? O co chodzi skuteczny? Jezusa mam. Jaki skuteczny? Nie? Ale to jest błędna nauka. Taka nauka na pewno nie jest nauką apostolską. I zaraz wam to będę wykazywał. Jest w ogóle wiele fragmentów samej Biblii, gdzie nawet Jezus, rozmawiając z uczniami, czy rozmawiając w ogóle z ludźmi, których napotyka, swoich oponentów, przeciwników, mówi do nich tak. Jak czytacie? Nie wystarczy więc czytać. Starać się i czytać na akord. W tym roku przeczytałem 18 razy Biblię. Jestem lepszy niż mój brat, przeczytał 16. Mam teraz, postawiłem sobie taki cel, w tym roku przeczytam 19 razy. To nie ma żadnego znaczenia. Ja pamiętam pierwszy raz, jak rozmawiałem z człowiekiem, który przeczytał całą Biblię, jechałem z nim razem samochodem do Krakowa, ja już byłem nawrócony, a on nie. Ja byłem w szoku, nic nie zrozumiał, nic nie wyciągnął. Dla niego to była powieść historyczna jak potop. On czytał sobie w ogóle, kto kogo najechał i tak dalej. Nic kompletnie duchowego nie wyciągnął z tego. Przeczytał całą, bo taki miał plan. Starał się. Tylko kurczę, mu nie wyszło. Jak czytacie? Jak słuchacie? Czyli nie wystarczy słyszeć, o, coś tam mówi, coś tam gada mi się na kazaniu, coś tam mówi, o czym było, no generalnie o wierze. Ale co o wierze? Co o wierze? Co z tego wziąłeś?
co wyrosło z tego nauczania w Tobie, tak? Tak samo było, jak Jezus mówił do uczniów, jak wierzycie. Miejcie Boży rodzaj wiary, nie ludzki. Boży rodzaj wiary. Więc nawet jeśli nie bezpośrednio, to na wielu kartach Biblii znajdziecie sporo słów, które dotyczą skuteczności. I coś wam powiem. Należyta staranność była ściśle związana z epoką prawa. Ludzie usiłowali wówczas, tak? Starali się na przykład nie grzeszyć. Było prawo, tak? No to teraz prawo trzeba wypełnić, więc będę się starał, dochowam należytej staranności, aby nie grzeszyć. Ale my wiemy, że przez prawo to przyszło do nich i do nas jakby poznanie grzechu, tak? I że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek, tak? Wiemy o tym. I następnie co? Przyszedł Jezus, wypełnił prawo, przez wiarę poszedł na krzyż, przez wiarę zmartwychwstał i zapoczątkował czas łaski. I teraz ten czas łaski, który obowiązuje od 2000 lat, on, przyjaciele, jest związany z rezultatem. On nie jest związany z należytą starannością. Z rezultatem. Jezus na krzyżu powiedział: wykonało się. Wykonało się. I to, co się wykonało, dotyczy każdego, kto uwierzy. Wykonało się. To jest rezultat. W Jezusie przeszły na nas pewne prawa duchowe, tak? I chodzi o to, że one powinny się manifestować w naszym życiu. Panowanie nad grzechem, uzdrowienie, zaopatrzenie. To są rzeczy, które się wykonały na krzyżu i później wskutek naszego nowego narodzenia. To jest rezultat. To nie jest tak, że to się może dokona, jak ktoś dołoży, jak się postara. To się dokonało. I teraz zobaczcie. Dzisiejsze życie Kościoła to nie jest już czas starania. Nie po krzyżu, nie po zmartwychwstaniu. To nie jest czas, aby starać się nie grzeszyć, aby starać się wierzyć, aby starać się osiągnąć rzeczy z wymiany krzyżowej. Co to znaczy starać się osiągnąć z wymiany te rzeczy? Jak one się wykonały? Coś wam powiem teraz tak. Tak na logikę. Ja sobie lubię takie rzeczy roztrząsać. Jaka jest różnica w praktyce między człowiekiem chorym, który mówi, że się modli i że wierzy, ale ciągle jest chory, a tym, który jest chory i się nie modli? Żadna. Żadna. Nie ma żadnej różnicy, przyjaciele. Ale zobaczcie, jak taka mowa, ona sama w sobie w ogóle, jak jest opresjonowana. No jak to? Trzeba się modlić. Ale jest rezultat. W ranach i sińcach Jezusa przeszło na nas uzdrowienie. No przeszło, czy nie przeszło? Przeszło. No jak przeszło, to jest rezultat. Jaka jest różnica między człowiekiem, który się modli przez lata i przez lata nie ma co jeść, a tym, który nie ma co jeść, się nie modli? Żadna. Żadna. W praktyce jego życia nie ma żadnej różnicy. Dzisiejsze życie Kościoła to czas prezentowania dobroci, miłości i mocy Boga poprzez manifestację i świadectwa życia ludzi zjednoczonych z Jezusem. Czyli co? Prezentujemy Boga światu naszym życiem. Prezentujemy. Nie tylko opowiadamy, ale prezentujemy, bo się wykonało. Tak jak Jezus prezentował charakter i moc Ojca 2000 lat temu, kiedy chodził po ziemi, tak samo my mamy to robić dzisiaj. Przyjaciele, chodzi więc o to, abyśmy wszyscy, jak tu siedzimy, abyśmy byli skuteczni. Skuteczni. W takim dużym uproszczeniu, skuteczność to umiejętność podejmowania takich działań,
i przyjmowania takich postaw i zachowań, które bezpośrednio prowadzą do realizacji zamierzonych celów. Działania, zachowania i postawy, tak, które bezpośrednio prowadzą do realizacji zamierzonych celów. Zobaczcie, tu w ogóle nie ma miejsca na staranie. Tu chodzi o twarde elementy, o dowody. Zachęcam Was do tego, żebyście wrócili do ostatniego nauczania Artura na temat wiary. Wiara prowadzi do określonego rezultatu. Wiara to nie jest enigmatyczne pojęcie związane z kulturą chrześcijańską. Jaka twoja wiara? Ja wierzę Jezusowi. Jeśli wierzysz, to będzie widoczny rezultat, który będziesz mógł zaprezentować światu. I ty, i ja. I tutaj nie ma inaczej, przyjaciele. Bo inaczej tworzylibyśmy pewną religię. Jak większość religii powstaje. Ludzie nie wierzą i po 20 latach pastor wychodzi w kościele, więc już nie może powiedzieć, nie sięgnąłem po to, bo nie wierzę. Więc mówi, wiecie, Bóg ma tutaj inny plan. I tak powstają infekcje, i tak powstają jakieś kolejne odłamy religii, które tak naprawdę plują na krzyż. Plują na rezultat, który się wykonał wskutek śmierci krzyżowej, wymiany krzyżowej i zmartwychwstania Jezusa. Wiecie, dlaczego też się unika tematu skuteczności? Bo skuteczność jest mierzalna. Można ją zmierzyć. A to jest niewygodne. Niewygodne. Bo łatwiej mówić teoretycznie, niż praktycznie prezentować. Można założyć ładny garnitur na kazanie, nie? Ładnie się ubrać, powiedzieć piękną mowę, niepopartą praktyką życia, niepopartą przeżywaniem, niepopartą doświadczeniem wiary. Pamiętacie, jak uczniowie Jana Chrzciciela zostali wysłani przez Jana Chrzciciela do Jezusa, bo Jan Chrzciciel zaczął mieć wątpliwości, czy Jezus to na pewno On. Tak? I przyszli do Niego, a co im powiedział Jezus? Chromi wstają i chodzą. Ślepi widzą, tak? Jeńcy są uwalniani. Dowody mówią same za siebie. Rezultat. Jezus pokazał twarde dane. Pokazał swoją skuteczność. Podam przykłady z życia, bo to wiecie, często gdzieś się przewija w różnych rozmowach, tak? Przecież tak długo się modliłem o to dzień w dzień. Dlaczego to się nie wykonało? Modliłem się z wiarą i z autorytetem. Tak jak nauczacie. Dlaczego to się nie zamanifestowało? Tak bardzo starałem się przez cały miesiąc. Prawda jest taka, że jeśli wynik końcowy jest inny niż ten, o który się modliłeś, to albo źle się modliłeś, albo nie wierzyłeś. Bo inaczej zaczniemy tworzyć jakąś lewą doktrynę, tak? I oczywiście teraz ja jestem świadomy, że część rezultatów jest widoczna, nie wszystkie manifestacje są od razu, tak? Część jest rozłożona w czasie. Nie o tym teraz mówię, ale mówię na przykład o tym, twarda to mowa, której zechce słuchać. Kiedy człowiek mówi, że wierzy, a jest chory i umiera. Tu już mamy w pewnym sensie wynik końcowy. Tak? Czy w jego przypadku zadziałało coś takiego, że Bóg zmienił zdanie, że wymiana krzyżowa jest niekompletna, jest jakieś ale, jest jakaś szczelina, jest coś, co można wbić, że jakiś tutaj zrobić mały wyłom, że nie zadziałało? To są nieprzyjemne rzeczy dla duszy. Mówienie w ogóle w taki sposób. Ale nie. Rezultat krzyża, dzieło krzyża, tego, co zrobił Jezus, jest kompletne. Człowiek po co się sięgnął? Inny przykład, tak? Robiłem wszystko, co mogłem.
Tak jak Bóg przykazał. To, lubię takie to określenie. Robiłem tak, jak Bóg przykazał, tak? Ale tym razem nie wyszło. Nie wyszło. Skutek jest inny, tak? To nieprawda. Popełniłeś błąd. Gdzieś popełniłeś błąd. Nie napisz religii. Możecie zapytać też Julitę. Jeśli na jakiś kierunek napieram, czy napierałem, a rzeczy pojawiają się inne, nie kiedy jestem w trakcie. Kiedy jestem w trakcie, to ja wiem. Nie dokładam do tego doktryny. Siadam, mówię, jest błąd. Jest błąd. Nie jestem człowiekiem błędu. Żaden błąd nade mną nie będzie panował. Rozwalam błąd. Ale nie czekam, nie przyglądam się z Bogu. Jest błąd. Nienawidzę błędu. Nie mam zgody w życiu na jakikolwiek, w swoim życiu na jakikolwiek błąd. Teraz chciałbym, żebyśmy się chwilę pochylili nad apostołem Pawłem. Nad jego życiem i nad jego słowami, bo wiele mądrych rzeczy w tym temacie Paweł nam powiedział i zostawił jako swoją spuściznę. W 1 Koryntian 9,24 czytamy tak. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak, w ten sposób biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Nie chodzi więc o to, aby w życiu biec jakkolwiek, aby sobie wyjść pobiegać. Jak cały tłum wokół, czy jak peleton. Wszyscy biegają, to trzeba biec, biec teraz. Młode ma biegane. Biegniemy, 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 biegniemy. Przy takim bieganiu tylko jeden zdobywa nagrodę. Wielu chrześcijan się po prostu tak biegnie. Bez ładu, bez składu. Bez jakiegokolwiek celu, w mega chaosie i w zamieszaniu. Biegnę, biegnę, modlę się, poszczę, wierzę, modlę, na zmianę, hasła. Dzisiaj się po miłości, kocham, wierzę, biegnę. Ja kojarzę takich rozmów trochę w życiu miałem, tak? Na przykład, wiesz, cały dzień się tak modlę, mówię ci, bracie, tak się modlę, to tak, wiesz, tak się modlę. Jak zaczynasz rozmawiać tak naprawdę, o co chodzi w ogóle, o co? W jakim celu, w jaki sposób? Nie wiadomo, o co chodzi. Pytania jakby echo grało. Ale o co ci chodzi, że się modlę? Brak jakiegokolwiek kierunku, brak głębokości. Tak jak powiedziałem, brak celu, brak planu, brak strategii. Też wiecie, to co często jest, to też wielokrotnie mówimy o tym, brak doboru odpowiednich narzędzi, nie? Ostatnio też słyszałem coś takiego. Ja teraz przez tydzień będę pościć, ale się będzie działo. A co się będzie działo? Ja bardzo ciekawy jestem. Co się będzie działo, że ty będziesz pościć? No będzie się działo teraz, wiesz tam. Kompletne niezrozumienie, czym jest post i do czego służy, tak? I znowu wejście w system uczynkowości, tak? Nie boję przez tydzień, to Bóg coś zrobi z zewnątrz. Nie muszę wierzyć. Wiesz, kurczę, nie mam tutaj, nie będę wierzył, nie boję się przez tydzień. To się coś zadzieje, nie? Bzdury kompletne, których jest pełno. Posty w intencji. Też pościliśmy w intencji, wkręcili nas to na początku. Ale nie pościmy w intencji. Też wam powiem jeszcze a propos tego, bo to tak dobrze się pooglądać. Ja kiedyś tak bardzo w starym życiu w ogóle, jako młody chłopak, tak bardzo bałem się przegrywać. Do tego stopnia bałem się przegrywać, aż się bałem wygrywać. To jest chore. Naprawdę. To jest chore, bo to tak człowiek jakby nawet tego nie widzi. Już abstrahuję od tego, kiedyś wam mówiłem, że wszyscy mnie klepali po plecach, jesteś wspaniałym uczniem, zawsze piątka, szóstka, nigdy czwórki, przez podstawówkę, liceum, na koniec i tak dalej. A ja byłem niewolnikiem tego, że jak dostał czwórkę, to nie wiem, że moje życie by runęło. Generalnie jakby to lęk. Ale pamiętam, jak w tenisa grałem. Ja naprawdę grałem dobrze w tenisa. Ja byłem na treningach, grałem jak automat. Byłem nie do starcia. Bo głowa nie funkcjonowała. Wiecie, trening to trening, nie?
jak się grałem grało się z lepszymi trenerami, to człowiek się jakby ciągle podnosił. Przychodziłem na zawody, to jedną rzecz, to miałem tu święto, to przypomniałem, pamiętam, bo to jest taki przykład, wiecie, nie wiadomo, nic gruchy, nic pietruchy, niby lepsi zawodnicy, dochodzę do półfinału turnieju, wygrywam pierwszego seta 6-4, w drugim prowadzę 6-5, mam piłkę meczową, taką, wiecie, treningową, takiego smecza, który jest klasyczny, tam, no wykończyć, zagrać, no pięknie wszystko. I w tym momencie co? Głowa się włącza. Bałem się przegrać i bałem się wygrać. Wywaliłem tego smecza, tą piłkę gdzieś w aut, już mi nie było. Już nic nie pamiętam z tego meczu. Przegrałem tego seta, przegrałem mecz, zszedłem w ogóle, nie wiedziałem, o co chodzi. Wiecie, mówię o tej staranności. Wiecie, jak ja mówiłem, nie jest ważne, żeby wygrać. Ważne, żeby sobie pograć. Jeszcze infekowałem tych innych. Żeby sobie pograć. Ważne, żeby sobie pograć, to jak nie wiem, mój syn miał 3 czy 4 lata i szedłem, żeby ojcostwo prezentować, żeby on się rozwijał, to ja sobie wtedy byłem, żeby pograć, tak? Żeby jego rozwinąć. Ale jaki zawodnik wychodzi, żeby sobie pograć? Zawodnik wychodzi po to, żeby wygrać. Jak zawodnik nie wychodzi po to, żeby wygrać, to ma chorą głowę. A ja chodziłem, mówię, no tak, no, przegrałem tutaj, ale wiesz, najważniejsze, że sobie pograłem, nie? Tak sobie pograliśmy, to jest takie, wiecie, to są chore rzeczy. I to trzeba później zobaczyć, bo to gdzieś ma wpływ. Później nie tenis, ale już inne rzeczy, tak? Infekcja mózgu, nie jest, tak? Demoniczna i trzeba demona wywalić, a w głowie porządek zrobić. Dalej, Paweł mówi tak, w 1 Koryntian 10:25. To takie właściwe tłumaczenie wam tego zostawię. A każdy zawodnik wiele dokonuje wyrzeczeń, wielu. Trzyma się tego, co prowadzi go do celu. Aby zdobyć jakiś tam mało wartościowy medal czy puchar, my zaś walczymy o prawdziwe nagrody. Trzyma się tego, co prowadzi go do celu. Wielu dokonuje wyrzeczeń. Teraz chodzi o to, że nie możemy sobie pozwolić, nikt z nas, na komfort życia jakkolwiek. Jakkolwiek. Wiesz? Ja mam takie prowadzenie od Pana. Najczęściej używany argument. Albo wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Ale wiecie co? Jakby nie bądźmy religijni, nie? W pewnych tematach to on w ogóle nie wzmacnia, bo go tam nie ma. Ludzie myślą, że to można tak... On nie wzmacnia, we wszystkim nie wzmacnia. Jak jesteś w błędzie, to on cię nie wzmacnia w błędzie. Nie ma go tam. Echo. Echo odbija się od ściany. Masz Panie, nie ma go tam. To poza drogą, to za barierką już. Wróć. Drzwi masz otwarte. Bilet cały czas aktualny. Możesz wejść śmiało. Ale go tam nie ma. Nie wzmacnia tam. Nie ma jakkolwiek. Bo z Jezusem jestem. Polecę sobie. Będę biegł jakkolwiek. Nie. Musimy być, przyjaciele, świadomi i skuteczni. Dalej Paweł w wersecie 26 mówi tak. Ja tedy tak, w ten sposób biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżni uderzał. W tych słowach tak naprawdę one mają, tam jest zawarte bardzo dużo treści. Bardzo dużo. Nie będziemy tego i tak dzisiaj wszystkiego tak mocno rozkminiać, ale po pierwsze Paweł wie doskonale, on wie dokąd biegnie i on wie w jakim celu on biegnie. To przede wszystkim wie, tak? I teraz to wszystko, dokąd i w jakim celu, jest ze sobą spójne. Tu nie ma chaosu. On jest świadomy, tak? I to słowo nie dotyczy też tylko i wyłącznie kierunku życia, czy kierunku służby, tak, nie wiem, pójdę tam teraz do Mezopotamii, albo pójdę tam gdzieś, to nie, to nie tylko o to chodzi, to chodzi w ogóle o to, o sposób modlitwy, o postawę, generalnie o wiarę, tak, o mowę, o zachowania, o czyny, on wie, co w danym momencie trzeba stosować, do czego, tak. Po drugie, Paweł mówi, że walczy na pięść. Ciekawe. Nie jest więc bierny. Paweł nie jest kibicem albo obserwatorem swojego życia. Nie. Jest na to zbyt mądry. Jest zbyt mądry na to, żeby sobie siedzieć i powiedzieć, o, polecę z Jezusem. Nie. Walczę na pięści. Walczę.
Walczę. Walczę jak wojownik. Na pięści. Nie ma we mnie humanizmu. Na piąchy wychodzę. I walczę. Dalej Paweł mówi, że nie walczy też tak, jak już walczy na te pięści, jakby w próżni uderzał. I teraz zobaczcie, musimy jedną rzecz taką sobie uświadomić. Twój przeciwnik twoimi ziemskimi oczami jest dla ciebie niewidzialny. Nie widzisz go w ten sposób, kiedy się rozglądasz. Nie możesz być więc skupiony na tym, co doczesne. Nie możesz być skupiony na tym, co naturalne. Nie możesz być skupiony na cielesności. Bo będziesz w próżnię walił albo dostaniesz w łeb. Nie możesz. Tak jakbyś założył opaskę na oczy teraz, stanął w ringu, obok ciebie drugi przeciwnik i teraz ty walczysz, nie jakbyś w próżnię uderzał. Nie machasz na oślep, nie szukasz. Przyjaciele, tak. Jego zamierzenia, przeciwnika zamierzenia są nam znane, ale w duchu. Jak karmimy się doczesnością i naturalnością, to tego nie widzimy. To jesteśmy ślepi. To widzimy to, co tutaj, widzimy pewną cielesność. Ale my widzimy przeciwnika. Nie tak, żeby go precyzyjnie trafiać. Paweł choć po ludzku nie widział więcej niż wy czy ja, ale uderzał precyzyjnie przeciwnika. Znał jego ruchy i taktykę, tak? Ale znał też swoją moc i siłę swojego uderzenia. Znał. Świadomie wychodził do ringu. Paweł mówi dalej, tak? To nawiązuje do tego, co powiedziałem. Poskramiam moje ciało. Biorę nad nim autorytet i kontrolę. Biorę je w niewolę. Swoje ciało, tak? Abym sam nie okazał się nieskuteczny. Tam są takie niefortunne słowa, jak będziecie czytali, które ludzi wprowadzają w jakieś religijne myślenia odrzucone i nieodliczone. Nieskuteczny. Jak chcę w tym ringu trafiać, jak chcę walczyć, to muszę być skoncentrowany. I teraz chwilę wcześniej Paweł też w tym samym liście, Paweł daje nam jakby dalsze wskazówki. W wersecie 19 mówi tak. Jest bardzo ważne. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. To też jest zdanie, które ma ogromną głębię i którego nie można spłycać. Inne tłumaczenie też mówi tak. Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby ich jak najwięcej pozyskać. Po pierwsze, Paweł nie był uwikłany w żadne chore zależności takie, cielesne czy duszewne. Nie był w to uwikłany. Nie był częścią tego, tak? Ale Paweł był też wolny od samego siebie. Poniżył wiele rzeczy, tak jak powiedział, że to, co było wcześniej, uznał za śmiecie. To nie była religijna fraza. Paweł był wolny od swojej twarzy. Paweł był wolny od swojego wizerunku. Paweł był wolny od swoich ambicji. To był po ludzku bardzo wykształcony człowiek. Uwolnił się od tego. Uwolnił się od tego. Powiem więcej. Paweł umarł dla tych rzeczy. Prawdziwie umarł dla tych rzeczy. Taką podjął decyzję. Był dla nich nieżywy. I teraz on narodził się, aby być niewolnikiem ludzi. Wszędzie szukał ich zbawienia. I to zarówno w zakresie przyprowadzenia ich do Jezusa, nowego narodzenia, jak również w zakresie budowania fundamentu w nich i kładzenia nauki apostolskiej. Zobaczcie, w którymś momencie on przemawia do ludzi, do kościoła i mówi: nigdy nie szukałem waszego. Szukałem was samych. To jest głębia. Was. Te słowa, które on powiedział wcześniej, tak? Że będąc wolnym od wszystkich, tak? Stał się niewolnikiem. To był wybór jego życia. To był wybór. Taką drogę wybrał.
i wiedział, że to ona prowadzi go do tego celu, że to jest droga skuteczności, tak? Że abym jak najwięcej ludzi pozyskał, że on się musi uwolnić od siebie, od tego świata, żeby być skutecznym. Zostawia to wszystko, poniża to wszystko. To się stało celem jego życia teraz. Paweł wszystko podporządkował. Ta chęć pozyskania ludzi powodowała, że kiedy sytuacja tego wymagała, Paweł tak jakby zmieniał się na zewnątrz. No o tym mówił, tak, że wśród Żydów jest jak Żyd, tak. Wśród Greków jak Grek, dostosowywał się. Dostosowywał się też, wiecie, jak kameleon. To tego tak dzisiaj nie widzimy, bo tam się tak wydaje, tam czytasz, tam pojechał do Grecji, to tak. Tam musiał wsiąknąć też w to środowisko. I teraz nie miała dla niego przy tym oceny już niczego. Jak on sobie to postanowił, jak on już stwierdził, że on w ten sposób żyje, to ocena innych osób nie miała żadnego znaczenia. W tym również innych, jak to nazywał ich czasami, jak na nich zły arcyapostołów. Nie interesowało go to, bo on był świadomy. Bo on wiedział, czego on chce i wiedział w ogóle, gdzie idzie i jak to zamierza osiągnąć. On był całkowicie skoncentrowany na celu i na zadaniu, wiecie. Rozmyślał o tym. Planował. Szukał jakby Boga w tym temacie, tak? W tym konkretnie. Gdzie? Jak? I teraz na pewno Paweł był skuteczny w tym, co robił. Na pewno. I teraz o jego skuteczności nie świadczą tylko kościoły, które założył wtedy. O jego skuteczności świadczy też to, że dzisiaj, po 2000 lat, karmimy się jego nauką. I tak wiele z niej wyciągamy. To świadczy o jego skuteczności, przyjaciele. I tu chcę pokazać. Skuteczność prawdziwa niekoniecznie jest zmierzalna, jak ten świat mierzy. A ten, ta służba założyła 6,5 tysiąca kościołów, a ta 3,5. Bo my dzisiaj z perspektywy drugiej wizyty w Kenii, to my jakoś to bardziej troszeczkę rozumiemy i widzimy. Nie wiemy, ile z tych ludzi w tych kościołach narodziło się na nowo. Ochrzczonych Duchem Świętym jest zdecydowana mniejszość. Część z nich będzie uratowana o tyle, ci, którzy oddali się Jezusowi, że pójdą do nieba. Ale nie widać pewnych rzeczy w ogóle w ich życiu. To nie chodzi o taką skuteczność. Paweł nie widział 6,5 tysiąca kościołów. Ale był na tym sfokusowany. I dzisiaj możemy się nim budować. Możemy się karmić mądrością Ducha Świętego, która działała przez niego. Choć oczami ziemskimi nie widział wiele. A finalnie pod koniec został sam. Dzisiaj by mu wystawili świadectwo. Jesteś nieskuteczny. Nie masz lajków? Nie masz kościołów? Co ty tam wiesz? Sam zostałeś, dziadu. Tak by go podsumowali. Ale on był skuteczny. To jest dla mnie wzór skuteczności i apostolstwa w tym zakresie. Buduje się tym i karmię. Imponuje mi to. Teraz chciałem coś pokazać, bo za chwilę też przejdę do pewnego słowa, które mam z naszego kościoła, ale a propos tych zmian Pawła, jakby Paweł miał głosić i nawracać nudystów, to stałby się jednym z nich. Ale teraz dlaczego? Paweł wiedział, bowiem, że to, co zewnętrzne, nie ma żadnego znaczenia wobec chociażby jednego uratowanego życia. Nie ma znaczenia. Ale to, że Paweł stałby się nudystą i by wniknął w tą grupę, nie spowodowałaby, że Paweł zacząłby teraz tworzyć pewną kulturę nudystów. Nie, bo nie to było jego celem. Paweł nie propagowałby takiej postawy, że teraz każdy wierzący powinien być nudystą, bo on chwilowo nim został. Nie. Zrobił to, bo był sfokusowany na to, żeby wejść w tych ludzi. Ale tu nie ma znaczenia, że on jest nudystą. Nie ma znaczenia. Kompletnie. Myślę, że to samo by było, jakby wnikał w inne subkultury. Punków, hipisów, skinów, metali. Ale myślę, że także umiejętnie wniknąłby w środowisko gejów czy katolików.
Nie wiem jak. Ale chcę wam pokazać pewien kierunek. Nie było przy tym mu wolno od swojego ciała, ale też od takiej głupawki ludzkiej, wiecie, która często towarzyszy cielesności. Paweł zarządzał swoim ciałem, to widać. Po tym, jak on funkcjonował, jak on żył, tak? Ono służyło mu do realizacji określonych przez niego celów. Do pozyskiwania ludzi, jak to określił. To był... I teraz na zewnątrz mogłoby, zapewne jakbyśmy się bliżej przyjrzeli temu, wyglądać, że Paweł jest jakby wplątany w jakieś sprawy doczesne, tak? Tak samo jak Jezus, który się bratał ze złodziejami czy z prostytutkami. Chciał ich pozyskać. Ale z kimś ty się zadajesz? Nauczycielu. Z kim? Z jakim elementem wywrotowym, tak? Ale prawda jest taka, że Paweł nie był w to wplątany. Tak samo jak Jezus nie był to wplątany. Był tak bardzo sfokusowany na cel. Zobaczcie, w drugim liście Paweł pisze do Tymoteusza tak, 2:4. Żaden żołnierz nie daje się wplątać, uwikłać w sprawy doczesnego życia. Dlatego, aby podobać się temu, który go do wojska powołał. I teraz o co chodzi tutaj? Paweł był skoncentrowany na wieczności. Paweł wchodząc w daną grupę, która go otaczała z każdej strony i naciskała, i miała swoje wzorce, swój rytm funkcjonowania i tak dalej, on cały czas był skoncentrowany na tym, który go do wojska powołał. On rozmyślał o domu, który ma w niebie, o armii, którą ma w niebie. To było jakby wykonanie zadania. Jego to nie dotyczyło, on w to wszedł, ale to nie weszło w niego. To jest ta zasadnicza różnica. I teraz każdy z nas, każdy człowiek narodzony z Bożego Ducha musi być, zresztą często o tym mówimy, skoncentrowany na wieczności, na swoim zmartwychwstaniu. Bo inaczej będziemy podnosić to, co cielesne. Bo inaczej będziemy podnosić to, co doczesne. Będziemy się na tym skupiać. I teraz powiedziałeś takim słowem, myślę, że to jest też słowo do naszego kościoła. Paweł nie koncentrował się na odrębności, tylko na skuteczności. Odrębność była wynikiem jego koncentracji na skuteczności, ale nigdy nie była przez niego eksponowana na sztandary. To skuteczność jest celem samym w sobie, a nie odrębność. Skuteczność jest celem. Pozyskiwanie ludzi jest celem. Odrębność nie jest celem. Skuteczność w swojej istocie koncentruje się na pozyskaniu ludzi. Odrębność zaś na swoim elitaryzmie, który tak naprawdę ogranicza skuteczność i ogranicza prawidłowy wpływ. I teraz coś wam powiem. To jest mój dom. Mówię to absolutnie świadomie, szczerze. Jesteście moją rodziną. Kocham was. Rozmyślam o was. Jestem z wami związany. Jestem z wami zżyty. W ogóle nie wyobrażam sobie funkcjonowania jakby inaczej. Ale ja nie chcę budować klubu celebrytów Kościoła Mocy. Nie jestem tym zainteresowany. Nie ma we mnie takiej przestrzeni. Nasza odrębność powinna być skutkiem naszej koncentracji na celu pozyskiwania ludzi i naszej wysokiej skuteczności. Czy jesteśmy sfokusowani na zadaniu, jesteśmy w tym skuteczni. Jakby z tego rodzi się pewna nasza odrębność. Ale ona nigdy nie może być nadrzędna. Nadrzędna do tego pozyskiwania ludzi, tak? I sama stać się celem. Samym sobie. Naszym bezpośrednim celem nie jest wytworzenie nowej subkultury, tylko pozyskiwanie ludzi, zaludnianie nieba. A przy okazji, w związku z tą naszą skutecznością w tych działaniach, tak? I tak się wytwarza pewna subkultura. Ale nie możemy jej nadawać rangi nadrzędnej. Nad celem. Nad pozyskiwaniem ludzi. Dam wam namacalny przykład. Nie mówimy, że każdy człowiek, który prawidłowo wierzy,
Musi mieć chrześcijańskie tatuaże jak Agata, albo rżeć na uwielbieniu jak koń jak ja. To nie o to chodzi. Te rzeczy pomogły wielu. I wielu pomogą. I wielu uwolnią. Ale same w sobie nie mają żadnej wartości. Nie mają żadnego znaczenia. To jest też to, co mówiła dzisiaj Agata, to jest też jakby indywidualny styl wyrażania się poszczególnych osób. Ale nie obrabiamy z tego pewnego modelu i wzorca. Jarże jak koń, ty nie musisz. Twoja wiara nie jest mniejsza. Nie w rżeniu się wyraża. Naprawdę. To jest subtelne, ale prawdziwe. Paweł nie stracił z oczu pozyskiwania ludzi. Nie wyniósł na skuteczność odrębności. Był skuteczny i był odrębny, bo siłą rzeczy, jak jesteś skuteczny, wyrywasz ludzi z tego świata, jesteś inny i nie musisz podkreślać tego. Jestem przede wszystkim inny. Nie, szukam człowieka. Nie szukam waszego, szukam was. Szukam was, szukam ciebie, szukam, znajdę, myślę o tym, jak znaleźć. I to powoduje moją odrębność. Ale nie muszę jej wynosić aż tam dalej. Ona i tak będzie bardzo widoczna. Im większa skuteczność, im większy wpływ, tym bardziej widzialna odrębność. Wrócę teraz do tematu samej skuteczności, żeby rozwinąć też jej znaczenie. Być skutecznym w Biblii to synonim prezentowania mocy. To bardzo ciekawe. To słowo wywodzi się bowiem od słowa energeo. Skuteczny to ten, który prezentuje moc. Królestwo Boże zasadza się na mocy. Królestwo Boże więc zasadza się na skuteczności. Duch Święty to duch mocy. To jest skuteczny duch. Skuteczny. Paweł w Galacjan 2:8 mówi tak. Bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał przeze mnie między poganami. Duch Święty działa skutecznie. On ma tą skuteczność w swojej istocie. To jest jego natura. Skuteczność i moc. I my mamy przede wszystkim teraz nie przeszkadzać. Czyli pozwolić w pełni się manifestować, tak, przez nasze życie. Ale odbywa się to zgodnie z tymi założeniami, które powiedziałem wcześniej. Teraz w Kolosan 1:28-29 Paweł mówi tak. Jego to, Chrystusa, zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Cały czas widzimy ten cel, który przyświeca Pawłowi, ten nadrzędny cel. Paweł dąży do prawidłowego rozwoju ludzi, do ich doskonałości. To jest jego celem. Dalej mówi tak, nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Wierzył w to. Wierzył w to, że skutecznie przez Niego działa. Co widzimy? Widzimy, że musimy wierzyć w naszą skuteczność, która wynika z naszego zjednoczenia z Bogiem i która uwidacznia się w tym, że chodzimy i prezentujemy Jego moc. Musimy w to wierzyć. W Hebrajczyków 4:12 czytamy, że Słowo Boże, ono nie tylko jest żywe, ale ono jest też skuteczne. Jest bardzo precyzyjne, bo oddziela sprawy ducha od spraw duszy. Oddziela sprawy doczesności od spraw wieczności. Oddziela to. Jest na tyle precyzyjny, że jest w stanie badać i osądzać myśli i zamiary człowieka. Tak? Zobaczcie, jak precyzyjna jest skuteczność. I teraz chodzi o to, że my tu na ziemi możemy się poruszać z taką właśnie skutecznością. Możemy się poruszać z taką precyzją. Możemy. I chcę powiedzieć, jakby na koniec wymienić parę elementów, które wpływają na naszą wysoką skuteczność. Nie? Kiedyś myślałem, ale błędnie myślałem, że jest to wynikiem przede wszystkim namaszczenia. To pojęcie jakby jest zdecydowanie szersze niż samo namaszczenie.
Tak, namaszczeniem też człowiek może się rozwijać, ale tu chodzi jeszcze o parę innych elementów. I teraz punkt jeden. Twoja wiara w Twoje zjednoczenie z Bogiem. Czyli co? Wierzysz w to, że absolutna, najwyższa skuteczność mieszka w Tobie i jest częścią nowego Ciebie. Nie w Twoich pastorach. Nie w liderach. W Tobie mieszka absolutna skuteczność. Nie w chmurach. W Tobie narodziłeś się na nowo. Święty Duch mieszka w Tobie. W Tobie. Świadomość rozwoju w tym temacie. To jest jakby pierwszy, który jest kluczowy. We mnie. Dwa. Twoja wiara w to, że w imieniu Jezusa poselstwo sprawujesz. Czyli co? Czy wiara w to, że moc Boga Najwyższego może i chce manifestować się przez Twoje życie, tak? Masz Jego moc i On przekazał Ci władzę. Coś Wam powiem, to też wielokrotnie jakby mówimy. Mocy się nie czuje. Amen? W moc się wierzy. Kiedy pojechaliśmy teraz do Kenii, mieliśmy bardzo intensywny czas przed wyjazdem. Sporo takich nocy, bardzo krótkich i dni też napiętych. Jedna doba w podróży, druga doba w podróży, żeby dotrzeć na miejscu. Od razu wchodzimy w rytm. Pierwsza usługa, druga usługa wyjazdowa. 12 godzin w takim wehikule, który nie jest, żeby zobaczyć, z odkrytym silnikiem w środku, na którym siedzi Julian, w ogóle z temperaturze 50 stopni. No generalnie jakby ciekawe, ale okej, lecimy. Lecimy, wpadamy, fajnie, pamiętamy, tak tutaj. Jemy coś tam lokalnego i tak dalej. No i po tych dwóch dniach usługi, nie powiem, bo nie wziąłem odpowiedniego autorytetu nad żołądkiem. Następnego dnia mam mieć wyjazd 12-godzinny. Opóźniłem się w nocy, jakieś godziny są. Do rana, nie przesadzę, powiem, że byłem z 15 razy w toalecie. Leci ze mnie wszystko, jak z wodospadu Niagara. Mamy jechać 12 godzin usługi. Czuję się fatalnie. Jestem w ogóle rozłożony. Ja idziemy ludziom usługiwać, tak? Przyjechali ludzie usługiwać. Pamiętam, o 8 mieliśmy zbiórkę. Musimy wyjeżdżać. Siedzę, 8 wie. Dobrze. Czuję się fatalnie. To mam ochotę w ogóle... To ciało mówi, idź się połóż, leż w ogóle odpocznij, człowieku. Bo się zajedziesz. Nie? Dobrze. Siedzę, mówię tak w ogóle. Ja teraz biorę autorytet nad moimi zwieraczami. Ja mówię, że przez najbliższe 12 godzin, czy tyle, ile potrzeba. One mi służą, ja nad nimi panuję. Ja teraz jadę, usługuję w nocy, tak? I... Tak, i wszystko jest w porządku. Dobra. Wsiadamy, siedzę do samochodu. Trasę mieliśmy akurat taką, że nie wiem, ilość dziur i podskoków, to była po prostu... Czuję się słabo cały czas. Nie gadam z nikim po drodze. Piję kole, żeby mi przeszło generalnie. Wiecie, zachodzimy tam, zaczynam usługiwać, ale ja cały czas nie koncentruję się na tym, co czuję. W czasie tej usługi miałem prawie ze 39 stopni gorączki, bo przyszła mi temperatura, ale uwierzyłem, że jadę do nich, że coś im zostawię, rozmyślałem o tym. Chciałem zostawić im coś prawdziwego. Julita podeszła do mnie później, po tym całym spotkaniu. Powiedziała, że to było jedno z najlepszych spotkań, że namaszczenie, które temu jakby towarzyszyło. Wiecie, to nie było proste, kiedy po spotkaniu zaczęliśmy się modlić o pierwszą osobę. Podeszliśmy do pierwszej osoby, ja się pochyliłem, słuchajcie. Jak się pochyliłem, to mówię, dobrze, ale w takiej pozycji nie mam autorytetu nad swoimi zwieraczami. I nie mam też autorytetu nad wymiotami. Czułem się fatalnie. Ale to nie jest ważne. Byłem skoncentrowany, żeby im służyć. Julita się modliła, a ja stałem i chodziłem i zacząłem śpiewać. Słaby powie, czuję moc. Biedny wyzna, wszystko mam. Ślepy powie, widzę już. Wszystko to uczynił Pan. Hosanna Bogu na wysokości. Hosanna Jezusowi. I śpiewałem, tak? Ona się modliła. I wiem, że było silne namaszczenie do uzdrowienia i że masę świadectw na to przywieziemy.
Nie koncentrowałem się na tym, co czułem. Czułem się fatalnie. Naprawdę. Uwierzyłem w moc. I nie ma pewnego schematu, że zawsze to musi wyglądać tak samo, że staną dwie osoby, będą kładły ręce, to będą usługiwały. Nie. W moc wierzymy. Nie pojechałem tam na pusty przebieg, bo pojechałem się przejechać. Punkt 3. Życie własne. Świadomość tego, co dokonało, co dokonało się na krzyżu, tak? I co zostało ci dane. Świadomość tego, że jesteś wyposażony, że jesteś zabezpieczony. Nie musisz się o nic starać. Jesteś. Świadomość, musisz rozwijać to w sobie. Rozmyślać o tym, tak? 4. Koncentracja na wieczności. Nie nadawanie nadmiernej wagi doczesnemu życiu. Ono nie może być ważniejsze niż wieczność. Oczywiście, każdy musi je odpowiednio poustawiać. Ale ono nie jest celem naszego życia tutaj. Koncentrujemy się na wieczności. 5. Świadomość celu, jak u Pawła. Życie w celu zaludniania nieba i doprowadzania uczniów do dojrzałości Chrystusowej, tak? Cel. Świadomość celu. Nic innego nie ma znaczenia. Wszystko inne to jest wtórne. 6. Życie w wierze, a nie w oglądaniu, tak? Czyli co? Czyli poniżanie tego, co widziałem. Nie wynoszenie tego. Nie wywyższanie. Poniżanie tego, co widziałem. 7. Planowanie i budowanie strategii. My często mówimy o tym, osobista komora. Wiem, że to każdy ma jakby swoją jakby różną wizję tego, że to nie zawsze, to nie rozumiemy tego religijnie. To nie chodzi o to, że mamy mieć zbite z desek pomieszczenie 3 m2 i to jest nasza komora. To jest osobisty czas oddzielenia, gdzie między innymi formułujemy te pytania, gdzie formułujemy te myśli, te analizy, gdzie pobieramy te plany, kierunki, strategie, gdzie jesteśmy coraz bardziej precyzyjni. To w nas powstaje. Nie biegniemy, tak jak mówiłem wcześniej, jakkolwiek. A przebiegnę się dzisiaj. Bo dzisiaj mam taki czas, tydzień się nie modliłem, gdzie się pomodlę. O co? Nieważne, ważne się pomodlę, zaspokoję swoje sumienie generalnie, będę się lepiej czuł, tak? Bo się pomodliłem, bo się przez cały tydzień nie modliłem. Nie modliłeś się przez cały tydzień, nie wiesz, o co się modlić, jakby nie jest tak, jakby skuteczna modlitwa, to się nie modli dalej pod mocą. To są takie, wiecie, to tak jak ludzie chodzili. Poszedł do kościoła katolickiego, poszedł dobra. Nic tam nie przeżył, generalnie nic nie było, ale był w kościele, a miło żyło, teraz było lepiej. Lepiej się czuję, nie? Się pomodlę godzinkę, to też się lepiej poczuję. Absolutne posłuszeństwo prawdzie i zgoda z Bogiem, tak? Agata dzisiaj wywoływała ludzi, znaczy was, część z was z komory, jak Gedeon, tak? Gedeon też kiedyś chował się przed Midianitami. Chował się i bał swoich najeźdźców. Ale uwierzył Bogu. Uwierzył. Był to proces u niego, ale uwierzył. Stał się mężem walecznym, tak jak przepowiedział Moab. Stań. Mężu waleczny. Schowany w piwnicy siedział. A on nie czuł obok mnie. Stań. Albo Jozuę pod Jerychem. Mi się przypomniało teraz. Jak byliśmy miesiąc temu z Ulitą w Krakowie. Poszliśmy na spacer przed modlitwą, jeszcze przed usługą na Starówkę. Się lodu zachciało. Poszliśmy. I szliśmy koło Wawelu. Przez chwilę. I tu święto od razu przypomniał mi Jozuego pod Jerychem. Szedłem, widziałem ten ogromny mur na dole. Ogromny, szeroki, wielki. I tak sobie szedłem i sobie rozważałem przez chwilę. Czym jest posłuszeństwo? Teraz nie mówię o zasadach. Zasady to jest jak jemu, tak? Zasady wdrażamy, to jest absolutny błąd. Ale później na pułapie już jakby twoich kierunków, objawienia twojego życia. Że teraz idziesz sobie wokół pod tym Wawelem i na przykład dostajesz takie słowo od Boga. Okrążysz się 4 razy i zagwiździesz. I runy murom nie wejdziesz. No właśnie, i teraz. Czy jesteśmy w stanie zgodzić się z tym słowem? Czy jesteśmy w stanie być posłuszni? Czy przyjmiemy ludzkie myślenie? I zbadamy teraz, ile armat potrzebujemy, żeby przepuść tą. Czy będziemy zagłuszać ten głos? Przecież to jest niedorzeczne. Widzę ogromny mur. Przejdę 4 razy, gwiznę i on runie. Wierzę w to czy nie? Czy to bajka?
Wiecie, to mówimy jak o praktycznym rzeczy, bo można mówić, jestem posłuszny Bogu, jestem posłuszny Bogu. Ale Jozue też musiał uwierzyć w to, w tą historię, jak to będzie Jerycho. No musiał w to uwierzyć i musiał w to wdrożyć. To się fajnie czyta, tak jak właśnie jak powieści historyczne, ale dobrze się jest jakby postawić w tej sytuacji. Czym jest praktyczne posłuszeństwo prawdzie i zgoda z Bogiem? Determinacja, punkt 9, determinacja i konsekwencja w działaniu. Tu się dwie osoby od razu z kart Biblii, tak ja tutaj kojarzę. Pierwszą to Nehemiasz, który wbrew całej opozycji tak postanowił, że odbuduje mury, odbudował mury. Był konsekwentny, nie obchodziło go to tam, że się kręcili wokół niego, że i bardziej skuteczne jego działania, to tam się jakieś tam opresje wysłowacały. Co to było? To poniesiono to. To nie było ważne, był skoncentrowany na zadaniu. I Jozjasz. To historia, kiedyś dzieliłem się z wami na początku jednej z modlitw, tak? Ona na mnie wywarła też takie, w moim życiu wzrostowym, takie ważne znaczenie, przeczytałem sobie jego historię. Gdzie jest świat, jest religia, wszyscy fajnie się mają, malują, spotykają się, lubią, nie? Jakieś tam remonty są w świątyniach, tam se płacą i tak dalej. Wszystko się toczy w ogóle, wiecie. Jakby spojrzeć na zewnątrz. Religia, władza, wszystko pięknie, wszyscy się lubią, szanują, płacą sobie, jest dobrze. I znajdują tam księgę prawa. To taką mało ważną w całej tej świątyni. Gdzieś ktoś tam wydobył, bo dawno nie było używane. I przeczytali bez zażalenia. Rozdał swoje szaty, nie uprzestał na tym. Wyciął wszystko w pień. Wyciął wszystko. Wszystko, co odeszło od tego. Był bezwzględny w tym. Bezwzględny. 10. Koncentracja na rezultacie, a nie staraniach. Czyli to, co mówiłem wcześniej, tak? Kiedy coś nie działa w jakimś temacie, tak? Bo to szukanie prawdy, nie tkwienie w tym, że ta modlitwa tutaj to nie jest jakaś inna doktryna jest. Nie. 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 Tylko może jednak modlitwa, która uwalnia, jest lękowa. Może nie ma tu wiary. Może te słowa, które mówił Jezus, że dla niedowiarstwa waszego, może gdzieś one tutaj wchodzą. Jakby przeglądam się i szukam tego dalej. Poniżenie cielesności, 11, ale o tym już częściowo mówiłem. 12, położenie swojego życia. Wszystko w życiu było podporządkowane pod ten cel. To jest dla mnie, wiecie, tak, czytam Pawła, to jest taki pion. Wszyscy gdzieś tam się coś zmagamy, coś tam sobie budujemy, coś tam tworzymy, mamy tam, jesteśmy w jakiejś codzienności. Ale mi to imponuje, bo ja widzę w jego życiu wszystko. Widzę ewidentne poniżenie cielesności i widzę, że wszystko było podporządkowane celu jego życia. 13. Ostatni punkt. Koncentracja na wykonaniu zadania i na skuteczności, tak? I teraz to, co chcę powiedzieć, tak, to ja oczywiście rozumiem na przykład, tak, że siewca wychodzi po to, aby siać. Jakby ja nie próbuję zmienić tych rzeczy, nie? Że jak człowiek idzie, żeby siać, to sieje. I niekoniecznie widzę, ale chodzi mi o coś zupełnie, zupełnie innego. Żeby nikt z nas nigdy nie popadł w taką martwą rutynę, na przykład. Że przychodzi piątek, 18, to se idę poewangelizować. Co to znaczy, idę se